Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu tygodniowym od 17 do 23 czerwca bieżącego 2024 roku. Trochę opóźnione to czytanie, ale jeszcze na resztę tygodnia zobaczymy, jakie są karty. Talia potasowana i już patrzymy. Poniedziałek. O, nic się ciekawego w poniedziałek nie działo. Wtorek, królowa kielichów. Środa, kochankowie. Czwartek, król denarów. Piątek, pięć kielichów. Sobota, ósemka denarów. I niedziela, ósemka buław. W tle mamy rycerza buław. Dynamiczny tydzień, możliwy wyjazd, przeprowadzka. Ktoś może Was odwiedzić. Mogą być randki, udane spotkania, atrakcyjne oferty pracy. Mężczyzna spod znaku lwa, barana bądź strzelca może Wam pomóc w jakichś pracach. Może chodzi o jakieś zajęcia też związane z ruchem, z aktywnością fizyczną, treningi, przygotowania do jakichś zawodów. Dobre wiadomości. Dopowiemy sobie tą piąteczkę kielichów w piątek. Dwie buławy i cesarz. Dobrze. Kochani, poniedziałek w zawieszeniu, więc jakieś sprawy mogą być odwołane. Być może czekacie na jakąś wiadomość, ewentualnie dojrzewacie do jakiejś decyzji. Pewne plany należy odłożyć na inny moment. W związkach czas pomyśleć, jak Wy to widzicie dalej na przyszłość, zwłaszcza jeżeli jest to związek taki nieformalny. Spotykacie się, ale na razie nie ma perspektyw na jakąś dalszą wspólną przyszłość. Natomiast samotne strzelce, od dłuższego czasu ktoś się z Wami nie kontaktował, nie spotykaliście się z nikim, ale teraz się ktoś odezwie. I to mogą być byli partnerzy bądź partnerki, ewentualnie ktoś nowy, z kim sobie być może piszecie, bądź kogoś niedawno poznaliście. Jeżeli chodzi o pracę, poszukajcie, poczekajcie, pojawi się korzystna oferta. Nawet dwie, będziecie dokonywać wyboru. Natomiast jeżeli macie pracę, no raczej taki leniwy dzień, bez żadnych jakichś szczególnych zajęć. We wtorek były dobre spotkania, udane transakcje, dobre wiadomości, odwiedziny kogoś bliskiego, miło spędzony czas w towarzystwie partnera bądź partnerki, intuicyjne wybory, dobry czas na wizytę u lekarza bądź konsultacje z jakimś doradcą, ewentualnie terapeutą. Jeżeli chodzi o samotne strzelce, ktoś, kogo poznacie, bardzo polubicie, będzie chciał się z Wami spotkać. W środę mamy kochanków. Karta, która mówi, że w tym dniu podejmowaliście decyzje, dokonywaliście jakichś wyborów. Być może były jakieś konsultacje, być może w duecie jakieś prace wykonywaliście. Bardzo dobry dzień na randkę, na spotkanie bądź umawianie się na to, żeby się widzieć, żeby się spotkać. W stałych relacjach może być też spotkanie, może gdzieś sobie razem wyjdziecie, ewentualnie będą tak deklaracje odnośnie uczuć bądź właśnie jakieś decyzje, co dalej z tą relacją. Może wreszcie jakiś strzelec decyduje się oświadczyć, bądź niektóre strzelce takie wreszcie ważne słowa usłyszą. W czwartek mamy króla denarów, bardzo dobry dzień na transakcje finansowe, wszelkiego rodzaju operacje, kupno, sprzedaż, zlecanie jakichś usług fachowcowi, który się dobrze na tym zna. No od razu mówię, że nie jest tani, ale będziecie zadowoleni z jego pracy. Jeżeli staracie się o kredyt, w tym dniu powinny być Wam przedstawione jakieś korzystne propozycje. Może być też jakiś prezent od bliskiej osoby, właśnie tutaj jakieś poważne rozmowy i decyzje odnośnie wspólnej przyszłości. Spotkanie z rodzicami, ufundowane jakieś nagrody, dotacje, nagrody pieniężne bądź rzeczowe. Jeżeli staraliście się o jakieś dofinansowanie, jakieś dodatkowe środki, będą Wam przyznane. Jeżeli szukaliście pracy, w czwartek podjęliście decyzję, że chcecie współpracować z zodiakalnym bykiem, panną bądź koziorożcem, mężczyzną po 45 roku życia, który ma swoją firmę, ewentualnie etat, który na Was czeka, potrzebuje fachowca, takiego jakim jesteście, więc tutaj
będzie dobre wynagrodzenie i dobra umowa zaproponowana. Jeżeli czekacie na wpływy na konto, jakieś przelewy też w tym dniu powinny do Was dotrzeć. Dobre relacje z rodzicami, mogą Was odwiedzić, mogą Wam podarować jakiś prezent, zasponsorować coś bądź dołożyć się do jakiejś wartościowej rzeczy, którą chcecie zakupić. Jeżeli zlecacie komuś remont mieszkania, na pewno będziecie zadowoleni z efektów prac tej firmy. I mamy piątek. 5 kielichów, 2 buławy i cesarz. Tutaj możecie żałować pewnych decyzji, ewentualnie mogą odezwać się jakieś urzędowe zaległości. Trzeba będzie gdzieś tam powalczyć z biurokracją, coś uzupełnić i donieść jakiś dokument. Jeżeli macie własną firmę, tutaj będą się, że tak powiem, ważyć jej losy. Będziecie się zastanawiać, czy kontynuować tą firmę, a może mieliście ją w zawieszeniu, więc tutaj co dalej. Jakiś mężczyzna może Wam pomóc. Właśnie tutaj jakiś zamożny mężczyzna doradzić, podpowiedzieć, może wesprzeć finansowo. Co jeszcze? Zodiakalny baran. Mężczyzna kilka lat starszy od Was. Być może będzie chciał tutaj porozmawiać z Wami. Tutaj chodzi też o rodziców, którzy może coś narzucają, coś wypominają, więc starajcie się. Z jednej strony tutaj może pożyczyli pieniądze, z drugiej strony może coś tam im się przypomniało, że kiedyś już też pożyczaliście i no takie trochę niemiłe jakieś rozmowy, ale jeżeli macie rodzica takiego, który lubi decydować o Waszym życiu, no to po prostu jednym uchem wpuśćcie, to drugim wypuśćcie. Jeżeli miało dojść do jakiegoś spotkania, randki niestety będzie odwołana ze względu na pracę i sprawy zawodowe, zwłaszcza jeżeli spotykacie się z osobą, która ma jakąś ważną funkcję odpowiedzialną, no i w tym dniu nie będzie dyspozycyjna. Nie stresujcie się pierwszym dniem w pracy, zwłaszcza tutaj rozmową z pracodawcą, bo wszystko będzie przebiegać dobrze, natomiast jeżeli macie pracę, trochę będziecie zawiedzieni, bo chcieliście wcześniej wyjść z pracy, a będziecie niestety musieli zostać troszeczkę dłużej i to pokrzyżuje Wasze plany. W sobotę mamy 8 denarów. Widać, że tutaj niektóre strzelce pracują, ciężko pracują, ale to się przełoży na pieniążki. Będziecie się skupiać na jakichś projektach, dodatkowych zadaniach. Być może jakieś prace trzeba będzie jeszcze wziąć do domu. W związkach, no właśnie, tutaj widać, że ktoś jest bardzo dominujący i bardzo na Was naciska. No starajcie się nie ulegać jakiejś presji. Starajcie się porozmawiać i znaleźć jakiś konsensus, jakiś złoty środek na to, żeby dojść do porozumienia. Bardzo dobry dzień na to, żeby coś kupić, sprzedać. Te strzelce, które handlują, które mają swój własny biznes, w tym dniu powinny nie narzekać na brak pieniędzy. Te utargi, te zarobki będą naprawdę bardzo obiecujące. Te strzelce, które się uczą, szkolą, uczęszczają na jakieś kursy, szkolenia, być może w tym dniu będą udzielać się na takich zajęciach. I niedziela, 8 buław, dosyć dynamiczna, spotkania towarzyskie, miłe wiadomości, jakaś korespondencja mailowa, SMS-owa. Niektóre strzelce będą pracować zdalnie przez internet. Dużo zamówień, zwłaszcza jeżeli macie firmę, sklep internetowy, więc tutaj sporo jakichś Waszych produktów będzie zamówionych, będzie co robić. Ucieszy Was wizyta bliskich. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, zwłaszcza w góry, ewentualnie uprawiacie sport, na pewno w tym dniu sporo rozrywki i miło spędzonego czasu na jakiejś ulubionej dyscyplinie sportu. Może sobie pojeździcie na rowerach, może jakieś zajęcia na siłowni, ewentualnie w plenerze, może nawet jakieś zawody, tak, w których będziecie konkurować. Od razu mówię, że jest szansa na wygraną. Jeżeli jakiś wyjazd związany hobbystycznie bądź związany z pasją, możecie poznać ciekawych ludzi. Samotne strzelce, randka, która nie doszła do skutku w piątek, będzie w niedzielę.
że tak powiem, ta osoba zrobi na Was dobre wrażenie, będziecie nadal w kontakcie, tutaj wymienicie się telefonami, będziecie być może chcieli dalej kontynuować tą znajomość, poznać się bliżej. Natomiast w relacjach, gdzie był jakiś zgrzyt w piątek, bo tutaj ktoś, znaczy Wasz partner bądź partnerka chciał postawić na swoim, ewentualnie miał jakieś fochy, o coś was, do Was miał pretensje, no pogodzicie się, kochani. Być może dlatego, że z pracą było coś nie tak. Jakieś dodatkowe obowiązki, gdzieś tam mieliście wyjść razem, niestety musieliście zostać w firmie i to pokrzywożowało Wasze plany. Partnerka bądź partner mógł się troszeczkę obruszyć. Natomiast wynagrodzicie to całej rodzinie w niedzielę. No dobrze, kochani. I to tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.